Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj tak troszeczkę zajawkowo poopowiadam wam coś i będę się w międzyczasie ścigał, jeździł i wygrywał, myślę, w BMW Z4 GT3 chyba. To jest GT3? Z4 GTE. Okej, więc będziemy się ścigać, jeździć, w ogóle wymiatać tym samochodem. Jest to bardzo fajne auto. Najpierw to musimy tą Audicę tutaj zniszczyć elegancko. Zostaniemy za to jakieś 50 tysięcy, podoba mi się to. Ale wiecie co, tak troszeczkę ten samochód nie zachwyca prędkością maksymalną. To jest samochód wyścigowy, on nie musi mieć wysokiej prędkości maksymalnej. Tutaj chodzi o to, aby jak najlepiej radzić sobie na zakrętach. Dlatego ma takie szerokie body, no i oczywiście jak najlepiej przyspieszać, prawda? Dlatego też jest to auto, które... Ops. Ojej, ja nie wiedziałem, że te samochody można popchać. Dlatego jest to auto, które co? No i które jest odciążone maksymalnie, żeby jak najlepiej przyspieszało. O kurde, ale jaja. To jest centenario. Tak naprawdę miałem wam dzisiaj ochotę pokazać to Lambo. Bardziej nawet. Ale tak pomyślałem sobie, no ostatni odcinek był taki niefortunny, nie udał mi się. Więc no nie, no pewnie niektórzy liczy, ja kurde, Lucek nie pokaże mojej ulubionej BMW, także... Postanowiłem jednak pokazać. Zresztą BMW Z4 jest to bardzo fajny samochód, też taki seryjny. Możecie się rozejrzeć gdzieś tam na jakimś rynku wtórnym za tym samochodem, bo jest naprawdę bardzo spoko. Podoba mi się też z wyglądu. Chociaż może ten przód nie jest taki zaciekawy. To jest chyba zresztą nowsza wersja BMW Z4 niż ja tam sobie patrzyłem. Ale to co ja tam sobie patrzyłem, to są od 20 nawet 5 chyba tysięcy można znaleźć jakiś bardzo fajny model na Automoto na przykład, tak? Czemu zajawkowy dzisiaj odcinek? Dlatego, że będę troszeczkę opowiadał, może sobie jakiś cel ustanowimy. Będę sobie dzisiaj opowiadał o zdjęciach na Instagramie. Nie moich, tylko osób, które projektują jakieś samochody, jakieś tuningi. Znaczy nie tyle samochody, co różne takie tuningi. Na przykład jest taki użytkownik, chyba on się nazywa Krajza, jakoś tak. A jest to jakiś offroadowy mamy. I on robi takie fajne przeróbki w niektórych samochodów. Patrz, co tutaj mamy. Ja bym się przejechał jeszcze dookoła mapy. Właśnie, nie pokazywałem wam jak jadę dookoła mapy, a jest ten już fajny wyścig i tam sobie pojedziemy. Pojedziemy sobie dzisiaj dookoła mapy. O, to jest bardzo fajny wyścig, bardzo go lubię, dlatego że jedzie się po ładnych, no pięknych po prostu drogach, tak? Najbardziej równych, ale też leciutko krętych. I zobaczymy jak BMW sobie właśnie moje poradzi na tych krętych trasach. Znaczy one nie są super kręte, tylko bardziej kręte niż na przykład o ta droga tutaj. I to jest bardzo szybki wyścig, mimo że długi. Ale mówię wam, no po prostu genialnie się jeździ na nim. Więc jest Krajza i oni przerabiają, bo to nie jest tylko jeden użytkownik, którego ja tam obserwuję, ale jest ich kilku i oni przerabiają właśnie w ciekawy sposób samochody. Pewnie znacie tam jeszcze paru innych, bo też obserwujecie różnych tam ludzi na Instagramie, nie na Instagramie. Warto, naprawdę, bo można nieraz też znaleźć jakąś taką inspirację do malowania samochodów tutaj w grach, no nie? No też nacieszyć oko, bo niektóre te ich prace są naprawdę super. Tam widziałem, oni czasami też robią takie samochody jak na przykład McLaren, że tam ma spalone całkowicie rury wydechowe z tyłu i że niby to jest taki post-apokaliptyczny styl. I wiele innych takich fajnych rzeczy. Zerknijcie sobie teraz na Instagrama, wpiszcie sobie, on chyba Kryza, tak się to pisze. Kryza z jakimiś tam numerkami chyba. Zresztą jest tego na Instagramie dużo, nie tylko jedna osoba, przecież ludzi na świecie jest dużo, prawda? Wszyscy zakładają teraz konta w internecie wszędzie, dlatego takich obrazków możecie znaleźć dużo. Aczkolwiek na wysokim poziomie, no to tak jak wam mówię, tak? Możecie sobie zerknąć na niego. Krajza się nazywa. Jeszcze jest paru innych, ja bym musiał sobie teraz zerknąć na mój telefon, może wam dam hashtagi w komentarzach tutaj pod tym filmem. Wow, nawet osiągnąłem 3 gwiazdki na tych zakrętach w którymś miejscu, bo tam była strefa prędkości
Także naprawdę super. Ojej, ojej. Oderwałem się trochę od ziemi. No tu była dosyć duża prędkość. Tak więc samochód trochę powariował. Okej, okay, tu mamy... Jo, uderzyłem. Nie zauważyłem tych samochodów. W cieniu były cholerne. Tak więc ostatnio troszeczkę też mniej gram w Forzę. Grałem w Forzę, dlatego że bardzo dużo na przykład gram w Farming Simulator. Ale będzie nowe DLC już na dniach praktycznie, 13, no nie? Tak więc, kurczę, jestem ciekawy, bo ma być śnieg, mają być nowe samochody. Zwłaszcza tego śniegu jestem ciekawy, czy będzie w ogóle jakaś nowa mapka. To DLC będzie płatne i w cudzysłowie bezpłatne, dla osób, które kupiły sobie wcześniej Season Pass, tak jak ja jestem jedną z tych osób. I naprawdę, naprawdę wygląda to ciekawie, zwłaszcza, że... O, mamy już kolejny poziom. Nie wiem, ile tych wheel spinów mi się już ponabijało. Ja czasami tak sobie jeżdżę tutaj po świecie gry, staram się mijać te samochody ruchu ulicznego blisko, żeby jak najwięcej punktów mi wleciało, chociaż też często się zderzam. Staram się tego unikać oczywiście, ale później się okazuje, że na przykład wbiłem ze 3 poziomy. Nie wiadomo skąd. Ale się przynajmniej nie stresuję tym, że o właśnie, gdzieś tam bardzo dużo punktów straciłem, albo będę jeździł jakoś tam gorzej ze względu na to, żeby oszczędzić te punkty. To jednak nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby napier... Właśnie, nie? No właśnie. Trzeba jak najszybciej jeździć. Tutaj mamy jakiegoś gościa do klubu, ale olać to. No i co? I co jest? Jeszcze ja sobie tam na Instagramie obserwuję. Obserwuję sobie... Zwłaszcza modelarstwo ostatnio, sobie szukam jakichś też tam inspiracji, ludzie naprawdę bardzo fajne rzeczy robią z tymi samochodami i można sobie, na przykład gdybym nie obserwował tych wszystkich rzeczy, gdybym nie szukał jakichś inspiracji albo czegoś, jakiś tam ziomek sobie na przykład zmieszał dwa kolory, patrz, kurde, zajebiście mu to wyszło. Mam co prawda inne kolory, ale mogę spróbować też pomieszać. Pomieszałem, bach, zrobiłem zajebisty kolor felg. To jest naprawdę ekstra, bo możemy zbudować samochód taki, jaki my chcemy, żeby był. A w przyszłości chciałbym się też zająć jakimś, no takim tuningiem wizualnym, można to tak nazwać. Czekajcie, to jest to? Tak, to jest to. Takim tuningiem wizualnym, czyli trzeba by było kupić sobie takie arkusze plastiku na przykład, żeby dorobić jakiś tam dodatkowy spoiler albo coś takiego. Myślę, że musiałbym się też nauczyć, jak dokładnie obrabiać plastik, bo to mogłoby być bardzo przydatne w tym miejscu. Zwłaszcza jeśli bym chciał zrobić jakieś nadkola, no nie? Ciekawsze, szersze powiedzmy. No to też musiałbym się doszkolić, jak ten plastik obrabiać, jak zrobić takie ładne sklepienia, prawda? Żeby to miało ręce i nogi. Tutaj zawsze na tym starcie jest lipa, zwłaszcza dla samochodu z napędem na tył, no bo jedzie się właśnie tak. Ja leciutko tutaj gazu dociskam, naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie, a jest... Jest jak jest, ale nie ma się co przejmować, to jest normalne, tamte samochody, nawet boty mają tutaj problem, zobaczcie, gdzieś tam jeden wyleciał, tak więc to nie jest na pewno miejsce dla samochodów wyścigowych, dla hipersamochodów, ale już na przykład szosa jak najbardziej. Teraz się tak naprawdę zaczyna walka, teraz się zaczyna konkurencja i teraz zaczynamy wszystkich wyprzedzać z maksymalną prędkością. A najlepsze jest to, że ten wyścig, wow, przebiega właśnie w miejscach, które ja w Forzie uwielbiam, na takich szosach, które ja uwielbiam. Ja już go jeździłem, ale w ramach live'u. Jak ktoś był, to mógł sobie właśnie popatrzeć, jak się zapierniczało w Lamborghini Murcie Lago Supervelocze, moim jednym z ulubionych samochodów w tej grze. Och, po prostu ja jak do niego wsiadam, to wiem, że to jest moje auto, ja się w nim doskonale czuję, no, prowadząc je. Tak, więc z tym modelarstwem to tak sobie myślałem, żeby to poogarniać i bardzo mi się to podoba, chociaż ostatnio nie miałem zbytnio czasu, aby się tym zająć. Jednak jest to czasochłonna czynność, nie ma co ukrywać, ale wiecie, nie ma tego złego. Wszystkiego da się nauczyć i na spokojnie.
a też mogę sobie, to jest bardzo też odprężające, nie? Więc jak najbardziej odprężenie dla zdrowia i umysłu jest potrzebne zawsze i wszędzie. I takie fajne odprężenie, bo ja mogę dla was ponagrywać, potem mam satysfakcję, że wy sobie to oglądacie i że mogłem zrobić coś ciekawego. Chociaż wiem, ja na przykład po sobie wiem, że jak oglądam jakieś tam składanie samochodu, bo też oglądam u innych youtuberów i w ogóle gdzie indziej w internecie, też na Instagramie ktoś tam coś wrzuci, to zawsze nie mogę się doczekać tego efektu końcowego. Okej, już tam męczy te pojedyncze części, bawi się z tym wszystkim, a ja już chcę zobaczyć, jak ten samochód będzie wyglądał złożony, nie? No, wiem, że też widz na to czeka zawsze, żeby to zobaczyć, no ale te pojedyncze takie etapy też są ważne, bo może ktoś nie wie na przykład, jak to zrobić, a myśli, że o, ja sobie dostałem taki samochód i od razu on coś tam tylko odczepiłem, przykleiłem i już po sprawie, tak, i porobione. No właśnie nie. No właśnie tutaj trzeba troszeczkę w to pracy i czasu włożyć, zwłaszcza na przygotowanie elementów. Też zależy, jak my mamy zamiar robić, ile tam szczegółów mamy zamiar robić, czy tam chcemy po prostu coś pokolorować na inny kolor, czy wszystko w jednym kolorze i olać to. Także to wszystko zależy od nas, nie? Jak my sobie to zrobimy. To jest bardzo fajne. A też chciałbym się zająć takim, taką może stylizacją ludzkową. Na przykład chciałbym się nauczyć jakoś rozstawiać koła szerzej. Trzeba by było no trochę tam poćwiczyć z tym plastikiem, jakoś go pomodelować. Ale nie wiem jak się za to zabrać. No, nawet najlepsi modelarze na świecie niechętnie to robią, chociaż oni się zajmują składaniem modeli takich, wiecie, podstawowych i tam no, na przykład robią sobie jakieś elementy otoczenia do tych samochodów, że on tam na przykład po drodze gdzieś jedzie i też to robią z plastiku albo z jakiegoś czegoś tam. I na tej zasadzie coś tam modelują, dodatkowo ten plastik jakoś tam modyfikują, żeby to wyglądało. Natomiast ja bym chciał się stricte zająć samochodem, tak? Żeby do niego coś tam dodać, jakiś spoiler, jakiś inny zderzak, jakieś nadkole inne, no to jest jednak, myślę, że delikatna sprawa. Niektóre zestawy, jak na przykład miałem Nissana Skyline'a R34, mają dwa różne zestawy zderzaków. I ja miałem właśnie tam jeden zderzak, który mi został, tylko że żeby, wiecie, go zainstalować, to trzeba by było usunąć stary, czyli go odciąć, a żeby go odciąć, trzeba to naprawdę zrobić mega, mega, mega precyzyjnie. Trzeba mieć taką modelarską chyba wyżynarkę do tego, żeby to ładnie poszło. Co mnie tu goni? Kurczę, ten! Pierdzielony, ale skubany, hehe, wywaliło go. Wow. Na jedynce to nie. O kurde, ale żem docisnął mu teraz. Powinienem bardziej po zewnętrznej, bo tam jest gładko. Ach, nie poszło mi. Kurczę, trzecie miejsce będzie na koniec? Aha, bo ja na trójce jechałem, ekstra. O, ten, nie wiem, kto tam z przodu jedzie, ale ciśnie sromotnie. Czekaj, ja go dogonię. O kurde, ale żem skopał. Ale patrzcie, oni jadą na pałę. Też gdzieś tutaj wypadł z tego i co, i dalej sobie normalnie jedzie. Dobrze, niech jadą. Ale wiecie co, ja zauważyłem, że oni tu pod koniec wyścigu troszeczkę zwalniają, także to nie ma stresu, jeszcze mam szansę ich dogonić, zwłaszcza że on jest bardzo długi i dużo expa się dostaje za ukończenie jego, dlatego warto sobie ten wyścig jechać jakimś samochodem z mnożnikiem do na przykład umiejętności, z mnożnikiem do... z mnożnikiem do XP. Naprawdę warto. Ja bym chciał spróbować tej Ferrarki wyścigowej, podoba mi się. Taka szeroka dupa, ładnie to wygląda. Jak oni robią ten zakres z taką prędkością? Te boty są oszukańcze, niestety. Okej.
Jeden się tu rozbił gdzieś. No i tam w kupie się zbili, trzech ich tam jest. Także mogą się między sobą gdzieś tam rozbijać, a wtedy powinno się ich udać łatwo wziąć. Ja niestety nie mogę za bardzo ich tutaj podgonić, bo no nie mam tej prędkości i tak czuję, że w tej BMC troszeczkę przyspieszenia brakuje, ale z drugiej strony to może być złudne wrażenie, bo jednak tutaj wszyscy mają wykokszone samochody. O nie, jeszcze ten mi się tu wpierniczył. Ja myślę, że tutaj za duży docisk jest zrobiony w tej BMC i dlatego taką małą prędkość maksymalną, 120 km na godzinę. Jeszcze Ultima GTR, masakra, mnie wyprzedziła. No cisną tu ostro żołnierze. Ewidentnie brakuje tego siódmego biegu. Teraz chciałbym tak sobie wbić. Jak na przykład w tym Jaguarze mamy tam chyba 8 biegów do przodu. Masakra. No ale wiecie dlaczego tak jest, bo to jest automat, ten Jaguar. On chyba nawet teraz... Tak! On jedzie teraz jako pierwszy, skubaniec. Ale żem dał! Jeszcze raz. Jakbym z taką prędkością przywalił w ścianę w rzeczywistości, to z tego samochodu nawet by spoilera nie zostało. Wszystko by weszło w ścianę. Albo przebiłby się przez dom. No, tego Jaguara ciężko będzie zjeść, myślę. A ja wiem... Wiem, że te boty się zawsze rozbijają przy wjeździe na plażę. Ja pierdziu, ale makabra, mnie teraz poskromili. A wystartować tą BM-ką z zakrętu nie jest łatwo, zwłaszcza na padzie. Bez kontroli trakcji. No mówiliście, żebym sobie włączał tą kontrolę trakcji. Żeby jakoś okiełznać te samochody, zwłaszcza, że one standardowo takie... Wow, takie systemy wspomagające mają, nawet w wersjach wyścigowych niekiedy, nie? Dobra. Och, teraz zdusiłem ją, ale bałem się, że znowu mi zabuksuje kołami. I teraz też się bałem właśnie. Mimo, że jechałem na trójce, to mogło się coś takiego brzydkiego stać. Oj, nie wiem, czy uda mi się wygrać ten wyścig. Szczerze zaczynam powątpiewać, bo to już się zaczyna robić końcówka. Ale zauważcie jedną rzecz. Cały czas jedzie się praktycznie na maksa, a jak już to pokonuje się takie bardzo, bardzo przyjemne zakręty. Lekkie może gdzieś tam serpentynki, ale ogólnie to cały czas pełna prędkość, nie? Jeden się tam widziałem, że rozbił. Wow! Ale się wystraszyłem. Kurde. To było grube. Chciałem tak jak najbliżej zjeść ten zakręt, a tam była jakaś taka niewidzialna ściana i ta ściana mnie zjadła. Okej, teraz chwila skupienia. No tutaj wbrew pozorom nie jest tak różowo, niekiedy można się od tych wydm tak odbić, że samochód się wywali nawet na dach, no ale tym razem się udało to zrobić, myślę, że bez większego problemu. Czas mam taki jaki mam, może nie najlepszy, ale jest. I zobaczmy teraz jak wygląda... Właśnie ciekawe ile umiejętności zdobyłem, za czystą jazdę powinienem też dostać jakiś fajny bonus. Dostałem ileś tam kasy i uwaga,
Umiejętności 5000, czysta jazda, to nie jest aż tak dużo na taki długi wyścig. Czysta jazda 5000, no z tego jestem już bardziej zadowolony. I premia za zespół? To nie wiem skąd to się wzięło. 54 tysiące punktów doświadczenia, chyba ze 3 poziomy wbiłem. I mam sporo spinów do losowania, dlatego powinienem sobie je teraz polosować. BMW Z4, zobaczymy jakie tu ma ustawienie. Ja myślę, że docisk jest mocny zrobiony. Ja już ją sobie kiedyś robiłem i właśnie chciałem ją bardziej na pokonywanie zakrętów chyba zrobić. Aero. Nie, jest w miarę ok. Nie jest źle. A, widzicie, dyferencjał jest ustawiony na dość sztywny i przy wyjściu z zakrętu, dlatego miałem taki problem. Sztywne, wszystko jest na sztywno ustawione, zawieszenie niskie, sztywno, sztywno. Ho, ho, jakie ustawienie. Skrzynia biegów, no tutaj chyba wszystko ok. Także tylko dyferencjał był za mocno jak na ten samochód. Dyferencjał taki zablokowany można dawać do samochodów z małą mocą. Ja zauważyłem, że tak w klasie A jeszcze można tak powyżej 70%. A to też zależy od auta, bo jeśli jest auto z napędem na 4 koła, to jeszcze można ten dyferencjał tam poblokować, ale już jeśli mamy z napędem na tył, no to warto sobie go poluźnić, żeby nie było tak ciężko przy wyjściu z zakrętu. Ja lubię z tymi samochodami walczyć bez tych wspomagań, wiecie? Niektóre się do tego nie nadają, żeby z nimi walczyć, bo się nie chcą dać. Ale niektóre są całkiem spoko, więc co, losujemy sobie. Ile mam tych wheelspinów? Łooo, tylko 2. Musiałem ostatnio wszystko polosować chyba. To oby coś fajnego wpadło. Lotus Elise był blisko. No dużo samochodów się teraz pojawia, widzę. Może być ciekawie. Uwaga, samochód będzie. O, no 100 tysięcy, no 200 tysięcy kredytów to też jest fajna sumka jak najbardziej. Umiejętności mam 145. Myślę, że na następny odcinek weźmiemy sobie Lambo Centenario i będziemy ścigać się na multiku, jeśli się uda. Właśnie tym Lambosem. No to co, jeszcze raz, zajrzyjcie sobie na tego Instagrama, albo gdzie tam chcecie. Poszukajcie tych fajnych zajawek tuningowych, postapokaliptycznych stylów, ale nie tylko. Takich totalnych przeróbek różnych samochodów. Czy to właśnie, najczęściej to jest chyba ten Nissan GT-R R35. I najbardziej mi się podobała tam przeróbka McLarena, ale to musicie sobie poszukać, bo tych przeróbek, tych takich znanych, lubianych samochodów jest od zarąbania. Czyli Skyline'ów, jakichś tam RX7 i wygląda to super, może naprawdę nacieszyć oko. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa.